Trzy zespoły z kompletem punktów, wśród nich zaskakująco Beniaminek Iskierka Szczecin, Bałtyk Koszalin, który na pierwszym miejscu stracił jedną bramkę z Hutnikiem Szczecin, ale to dopiero właśnie w tej czwartej kolejce. Ponadto w pojedynku Beniamin Tków, Gawia Choszczno, Wybrzeże Rewalskie Rewal, Górą Goście. No i szanowni Państwo, maraton przed nami, aż trzy kolejki podczas jednego tygodnia, ale zanim omówimy sobie czwartą kolejkę, Bartosz Bis, zapraszam. A dziś moim gościem jest prezes Bałtyku Koszalin, Dariusz Płaczkiewicz. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu. Dzień dobry wszystkim widzom programu Kipsztad Czwarta Liga. Panie prezesie, no jak na razie plan chyba wypełniony w 100%. No to tak zakładaliśmy. Nie będę tutaj ukrywał, że naszym celem jest powrót do trzeciej ligi i nie ukrywam też, że naszym celem było na początku zgromadzenie jak największej liczby punktów. Znamy terminarz, znamy siłę, mimo że kilka lat być w trzeciej lidze, znamy siłę zespołów, z którymi nam przyjdzie się zmierzyć i nie ukrywam, że taki początek zakładaliśmy, że w tych pierwszych meczach będziemy punktowali z kompletem i na razie ten plan realizujemy. No i wygląda to bardzo dobrze. 22 bramki strzelone, jedna stracona, 12 punktów. Jesteście w czubie tabeli. Ale jeśli chodzi o pana, no to jest pan świeżo upieczonym prezesem, można powiedzieć, no bo jest pan prezesem od 20 lipca. No tak, wybory odbyły się półtora miesiąca temu. Zdaję sobie sprawę, że to taka mała rewolucja w klubie. Nikt się chyba wcześniej nie spodziewał, że tak sprawa obierze taki obrót. Cieszę się, że delegaci jednogłośnie powierzyli mi stanowisko prezesa i zrobię wszystko, żeby z tego zaufania nie zawieść. Myślę, że jestem znany, bo 14 lat byłem dyrektorem Bałtyku Koszalin i znam ten klub, znam ludzi, którzy tam pracują i myślę, że wraz z nowym zarządem wiemy, co chcemy osiągnąć. Oprócz tego celu, jakim jest awans do trzeciej ligi, Bałtyk Koszalin ma też silną akademię. No i właśnie chciałem zapytać pana, jaki ma pan pomysł, jakie ma pan plany na zespół, na klub na przestrzeni kolejnych lat? Znaczy, akademia piłkarska nasza ma szczęście do talentów. Może mamy rękę do tego, żeby udolonych zawodników potrafimy rozwinąć i potrafimy ich wyszkolić, żeby naprawdę osiągali szczyty. Wiadomo, że możemy się pochwalić 2004 Kacprem Kozłowskim, bo o tym wszyscy wiedzą, ale też w roczniku 2004 mieliśmy jeszcze Adriana Bukowskiego, który też grał razem z nim w pomocy, razem w reprezentacji Polski do lat 17-18. Grali na środku pomocy dwóch wychowanków Bałtyku Koszalin. Adrian gra w Śląsku Wrocław. Mamy 2006 Mikołaja Tudruja, który jest teraz w Lechu Poznań, był na Mistrzostwach Europy czy Świata, teraz były 17-latków. W roczniku 2007 chyba jeden z najlepszych zawodników w Polsce, zawodnik Pogoni, Adrian Przyborek, który tu już w Pogoni robi furorę i słyszeliśmy, że już nawet zagrał w sparingu jakimś wewnętrznym, ekstraklasowym, mimo że ma dopiero 15 lat. No i w roczniku 2006 mamy jeszcze samego Dudka, który jest z kolei znowu w Lechu Poznań, jakby tak na zmianę się poukładali i z tego, co słyszymy, to jest najlepszy chłopak w Polsce w roczniku 2008. Także mamy rękę do tych uzdolnionych zawodników. Moi trenerzy, nasi trenerzy potrafią tych zawodników zobaczyć, wyszkolić, prowadzić ich tak, żeby się rozwijali i w odpowiednim momencie oddać ich do najlepszych akademii w Polsce. Jak dużą akademią jest Bałtyk Koszalin? Ilu macie trenerów? Ile dzieci jest w klubie? No w tej chwili mamy 17 trenerów. Dzieci mamy około 400. I po raz pierwszy w rozgrywkach, w związku z tym, że Związek wprowadził tą pierwszą piłkę, zgłosiliśmy aż 24 drużyny. Robi wrażenie. No, robi wrażenie i mam nadzieję, że to, co Bałtyk został tutaj rozsławiony dzięki oczywiście Pogoni Szczecin, przez Kacpra Kozłowskiego potrafimy to przekuć w to, że ludzie do nas idą, ufają nam i oby tak trwało to dalej.
No i o Akademii jeszcze będziemy sobie rozmawiać, no i o samym Kacprze Kozłowskim. A tymczasem wracamy do czwartej ligi. Zobaczymy też mecz Bałtyku Koszalin z Hutnikiem Szczecin. Czas na skróty. Zapraszam na skróty czwartej kolejki. Czwarta kolejka Kipsa czwartej ligi ZZPN za nami. Bez porażki w tym sezonie pozostają Flota Świnoujście, Iskierka Szczecin, a także lider tabeli Bałtyk Koszalin. Na dole zestawienia nie ma już też drużyny bez żadnego oczka. Co jeszcze się wydarzyło podczas czwartej kolejki? Sprawdźcie z nami. W spotkaniu Gawi Choszno z Wybrzeżem Rywalskim Rewal na gola czekaliśmy tylko nieco ponad minutę. Po rzucie wolnym gości zrobiło się małe zamieszanie i najlepiej w polu karnym Gawi odnalazł się Konrad Żulpo. W 17 minucie piłkę na wolne pole otrzymał zawodnik gospodarzy Paweł Kulesa. Minął wychodzącego z bramki Kajetana Wojtasiaka i umieścił piłkę w pustej bramce. W 30 minucie drużyna z Rewala powinna wyjść na prowadzenie, ale piłka po strzale jednego z zawodników minimalnie minęła słupek bramki Pawła Sadkowskiego. Kilka minut później doskonałą okazję miała również Gawia, ale Kulesa nie trafił świetnie dośrodkowaną piłkę. Niedługo po rozpoczęciu drugiej połowy prowadzenie w Wybrzeżu Rewalskiemu Rewal dał Dawid Dziewiński, który wykorzystał podanie swojego kolegi w pole karne i fakt, że miał sporo czasu na podjęcie decyzji o strzale. W 55 minucie było już 1-3 dla gości. Pięknym, mocnym strzałem popisał się Michał Protasiewicz i zapisał się w statystykach tego spotkania. W 78 minucie Gawia mogła zdobyć gola kontaktowego, strzał Pawła Paszkiewicza obronił jednak Wojtasiak. Do końca meczu wynik już się nie zmienił, drużyna z Rywala zwyciężyła 1-3 i zdobyła pierwsze punkty w tym sezonie. Rywalizacja Orła Wałcz z Mechanikiem Bobolice już w 5 minucie mogła przynieść pierwszego gola, strzał jednego z zawodników z Bobolic obronił jednak Jarosław Pająk. Chwilę później Mechanik miał kolejną świetną okazję, po strzale głową zmierzającą w światło bramki piłkę wybił jednak obrońca Orła. Miał przy tym dużo szczęścia, gdyż futbolówka trafiła w poprzeczkę. Dominująca od początku spotkania drużyna z Bobolic w 41 minucie została w końcu wynagrodzona golem, strzelcem Karol Jabłoński, który wykorzystał podanie Jakuba Kulona. W 51 minucie świetne podanie górą za plecy obrońców otrzymał Tomasz Tomczak. Przy strzale nie trafił czysto w piłkę, ale mimo wszystko futbolówka znalazła się w bramce Mateusza Sochalskiego. Goście po stracie gola szukali swoich kolejnych szans, aby wyjść na prowadzenie, ale w bramce dobrze spisywał się Pająk lub po prostu brakowało im szczęścia. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1-1. W mecz Chemika Police z Białymi Sądów lepiej weszli gospodarze, którzy już w 9 minucie objęli prowadzenie. Na długie podanie spod swojego pola karnego zdecydował się Emil Andrzejewski. Piłka trafiła do Dominika Dąbrowskiego, który oszukał wychodzącego Karola Bełtowskiego i bez żadnego problemu umieścił ją w siatce. Chemik polował na kolejne gole i udało mu się to w 36 minucie. Świetne długie podanie na wolne pole otrzymał Dawid Szala. Przyjął piłkę, oszukał obrońcę i pokonał Bełtowskiego. Na początku drugiej połowy bardzo blisko strzelenia bramki byli Biali. Strzał Piotra Szczęsnego przeleciał jednak minimalnie obok słupka. W 61 minucie kolejną szansę miała drużyna z Sądowa. Dośrodkowanie Arona Michalaka z rzutu wolnego wybił jednak pewnie Adrian Piekutowski. W 78 minucie drużyna z Polic mogła zamknąć ten mecz. Na indywidualną akcję zdecydował się Bartłomiej Białek. Popędził w pole karne, minął obrońcę i oddał strzał, ale czujny był bramkarz Białych. W 84 minucie piękną petardą zza pola karnego popisał się jeden z zawodników Sądowa. Jeszcze lepiej w bramce spisał się Piekutowski, broniąc ten strzał. Pod koniec meczu jeden z zawodników Chemika dotyka piłkę w polu karnym i sędzia dyktuje jedenastkę. Na honorowego gola dla Białych zamienił ją Grzegorz Gicewicz. Ostatecznie mecz kończy się wynikiem 2-1 dla drużyny z Polic, tym samym zdobywają oni pierwsze punkty w tym sezonie. Worek z bramkami w spotkaniu Floty Świnoujście z MKP Szczecinek został rozwiązany już w 8 minucie. Jakub Kuzio wykorzystał błąd obrońcy Floty i zapakował piłkę do siatki. W 28 minucie podrażnieni stratą bramki gospodarze doprowadzili do wyrównania. Dużo wolnego miejsca w polu karnym miał Krystian Peda i wykorzystał okazję, aby pokonać Marcina Majewskiego. Pod koniec pierwszej połowy gospodarze wykorzystali nieprzygotowanie drużyny ze Szczecinka. Bardzo szybko wykonali rzut wolny, piłka spadła na głowę Michała Stasiaka i wpadła do siatki. W 51 minucie Flota prowadziła już 3-1, swoją szansę wykorzystał Konstantin Karaman.
7 minut później gospodarze podwyższyli prowadzenie. Świetne podanie prostopadłe w pole karne otrzymał Kamil Poźniak i w sytuacji sam na sam był lepszy od stojącego między słupkami Majewskiego. W 64 minucie goście mogli strzelić piękną bramkę zza pola karnego. Strzał jednego z ich zawodników minimalnie minął słupek bramki Kusztana. 2 minuty później było już 5-1. Podanie prostopadłe na wolną pozycję wykonał Poźniak, a akcję wykończył Damian Staniszewski. Chwilę później Flota zdobyła 6. bramkę. Niepilnowany Poźniak wbiegł z piłką w pole karne i podał w głąb do swoich kolegów. Strzał oddał Dawid Drumlak, ale obronił go Majewski. To samo zrobił z 2 kolejnymi próbami. Skapitulował dopiero przy 4. strzale, a strzelcem bramki został Drumlak. Wynik meczu w 81. minucie ustalił Adam Wiejkuć, który idealnie odnalazł się w polu karnym przy rzucie rożnym. Mecz zakończył się rezultatem 7-1. To 4. zwycięstwo drużyny ze Świnoujścia w tym sezonie. Rywalizacja Dębu-Dębno z mającą świetny początek sezonu Iskierką Szczecin mogła rozpocząć się lepiej właśnie dla przyjezdnych ze stolicy województwa. Po rzucie wolnym w 13 minucie jeden z zawodników oddał strzał głową, ale nad poprzeczką piłkę przeniósł Michał Hoffman. Chwilę później Iskierka prowadziła. W pole karne z piłką wbiegł Radosław Marcyniuk i pięknym strzałem w okienko pokonał bramkarza Dębu. W 30 minucie było już 0-2. Podanie od Bartłomieja Malczewskiego w pole karne otrzymał niepilnowany Jakub Pożyczka i bez problemu pokonał Hoffmana. W 51 minucie Iskierka podwyższyła prowadzenie. Intuicyjnie zza pola karnego podbitą piłkę uderzył Bartosz Sobinek i zapisał na swoje konto pięknego gola. W 63 minucie swoją szansę miała drużyna z Dębna, ale ich dwójkową akcję w porę zatrzymał obrońca i bramkarz ze Szczecina Artur Gapiński. W 80 minucie świetną indywidualną akcję przeprowadził Pożyczka. Zabawił się z obrońcą Dębu, a potem strzelił mocno po ziemi wprost do bramki Hoffmana. Mecz zakończył się 4-bramkowym zwycięstwem Iskierki, jest to ich 4. komplet punktów w tym sezonie. Rywalizacja drugiej drużyny Błękitnych Stargard z Gwardią Koszalin lepiej rozpoczęła się dla gospodarzy, którzy w 16 minucie zadali pierwszy cios. Świetne podanie na wolne pole otrzymał Oliwier Kliś i po rajdzie z piłką znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Gwardii. W pierwszej akcji górą ze starcia wyszedł Jakub Hencel, ale po dobitce futbolówka znalazła się w siatce. W 23 minucie faulowany w polu karnym został zawodnik z Koszalina Robert Koziński i sędzia wskazał na wapno. Karnego na bramkę zamienił Daniel Chyła. Podrażnieni stratą bramki gospodarze szukali swoich szans na odzyskanie prowadzenia i udało im się to w 38 minucie. Po długim dośrodkowaniu z rzutu wolnego w pole karne piłka odbiła się od nogi jednego z zawodników Błękitnych. Dopadł do niej Maciej Rodzoch i bez problemu umieścił ją w siatce. W 71 minucie szansę na wyrównanie miała Gwardia, ale czujność między słupkami zachował Miłosz Siekacz. W 77 minucie druga drużyna Błękitnych Stargard zadała kolejny cios. Indywidualną akcją popisał się Kliś. Najpierw oszukał jednego z zawodników Gwardii, a gdy miał trochę miejsca, zdecydował się na wrzutkę w głąb pola karnego. Finalnie wyszedł z tego piękny strzał. Piłka odbiła się od dalszego słupka i wpadła do bramki. W 90 minucie gospodarze prowadzili już 4-1. Bohaterem ponownie był Kliś, który zabrał się z piłką i w ostatnim momencie idealnie wystawił ją Kornelowi Seniukowi, który mając przed sobą czystą bramkę nie pomylił się. Druga drużyna Błękitnych Stargard zwyciężyła i są to ich pierwsze punkty w tym sezonie. W spotkaniu między Olimpem Gościno a Raselem Dygowo na pierwszą bramkę czekaliśmy do 20 minuty. Akcję gości, która rozpoczęła się od rzutu wolnego, finalnie zakończył Rafał Załoga. Szukający swoich kolejnych szans Rasel został nagrodzony w 40 minucie. Po świetnym długim dośrodkowaniu swojego kolegi gola zdobył Piotr Czapka. W 61 minucie faulowany w polu karnym był zawodnik gości i sędzia podyktował 11. Do piłki podszedł Łukasz Włodarczyk, ale trafił tylko w poprzeczkę. Mówi się, że co się odwlecze, to nie uciecze i tak było też w tym przypadku. W 69 minucie Rasel prowadził już 0-3, a swojego gola zdobył Łukasz Wiśniewski. 10 minut później drużyna Dygowa zdobyła 4. bramkę. Długie dośrodkowanie na bramkę głową zamienił Jakub Poznański. Do końca meczu bramki już nie padły. Rasel rozbija na wyjeździe Olimp Gościno i odnosi drugie zwycięstwo w tym sezonie. W rywalizacji wieży Postomino z polskim cukrem kluczewią Stargard pierwsza bramka mogła paść w 21 minucie. Goście mieli rzut wolny, ale w bramce bardzo dobrze spisał się bramkarz wieży Michał Gołojuch.
Kolejną taką szansę drużyna ze Stargardu miała 9 minut później, ale między słupkami ponownie świetnie interweniował Gołojuch. W 36 minucie to drużyna z Postomina cieszyła się z prowadzenia. Dośrodkowanie z rzutu rożnego wykorzystał Fabian Słowiński. W 56 minucie wieża mogła podwyższyć prowadzenie, ale świetną interwencję zaliczył Marek Ufnal. Kilka minut później drużyna ze Stargardu wyrównała stan meczu. Fenomenalnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Michał Magnuski. W 72 minucie błąd przy wybiciu piłki popełnia obrońca polskiego cukru Kluczewi Stargard. Zawodnik wieży próbował przejąć odbitą futbolówkę. W tym samym czasie wybić ją ponownie próbował obrońca ze Stargardu. Zrobił to niefortunnie, faulując w polu karnym. Sędzia podyktował rzut karny. Na bramkę zamienił go Jędruch. 10 minut później gospodarze mogli prowadzić 3-1, ale czujność w bramce zachował Ufnal. Doliczony czas gry i rzut rożny drużyny ze Stargardu przyniósł im wyrównanie. Finalnie akcję zakończył Patryk Bill i uratował punkt dla swojego zespołu. Ostateczny wynik spotkania 2-2. W spotkaniu Bałtyku Koszalin z Hutnikiem Szczecin dość długo musieliśmy czekać na pierwszą dogodną okazję. W 34 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i przedłużeniu piłki w głąb pola karnego jeden z zawodników Bałtyku uderzył na bramkę, ale piłka trafiła tylko w słupek. W 54 minucie dobrą okazję miał Hutnik Szczecin. Strzał Riueno obronił jednak Jakub de Klerk. Chwilę później znowu gola strzelić mogli goście, ale w bramce czujny był ponownie de Klerk. W 61 minucie dośrodkowanie zawodnika Bałtyku i gola w stylu Zlatana Ibrahamowicza zdobywa Radosław Mikołajczak. Hutnik szukał swoich okazji, w 69 minucie wyrównał stan meczu. Pięknego gola bezpośrednio z rzutu wolnego zdobył Adrian Krzywicki. Kilka minut później Bałtyk Koszalin znowu prowadził. Dobre podanie od swojego kolegi wykorzystał Jakub Forczmański. W 79 minucie na listę strzelców po raz drugi w tym spotkaniu wpisał się Mikołajczak, który świetnie wypatrzył zmierzającą w pole karne piłkę i bez żadnego problemu pokonał Patryka Małka. Mikołajczak show, doliczony czas gry, dośrodkowanie i kolejna bramka w tym spotkaniu. Hat-trick, Bałtyk pokonał Hutnika 4-1 i może cieszyć się z czwartego zwycięstwa w lidze. Znowu podczas tej kolejki wiele pięknych bramek. Fantastyczne także interwencje bramkarzy podczas tej kolejki. No i nieco inna, jeśli chodzi o pogodę, niż trzecia kolejka, która była tak deszczowa. No i ostatni mecz, jaki widzieliśmy, Bałtyk Koszalin, Hutnik Szczecin, a ze mną w studio Dariusz Płaczkiewicz, prezes Bałtyku Koszalin. Prezesie, 4-1. Najpierw był remis, później udało się spokojnie z tego wyjść, no i mecz zakończył się wynikiem 4-1. Widzieliśmy też fantastyczne interwencje Jakuba de Klerka. No, początek w ogóle sezonu był taki, że weszliśmy tymi dwoma wysokimi wygranymi i gdzieś wszyscy myśleli, że to tak będzie szło pięknie i wysoko cały czas. Już mecz w Rywalu był trudny. Mm. Bardzo długo Rywal stawiał nam opór i dopiero w końcówce zespół Wybrzeża powiedzmy w cudzysłowie, że pękł i wygraliśmy. Tutaj było podobnie. Tu w pierwszej połowie mieliśmy dwie sytuacje. Oprócz tej sytuacji, którą pokazaliśmy, słupek po strzale na Cybuli, był strzał w poprzeczkę z dystansu Radosława Mikołajczaka i najprawdopodobniej ta piłka przekroczyła linię bramkową, ale no, nie, ciężko to w tej chwili określić. Myślałem, że się to zobaczymy, ale nie było tego, także tak, tam tej bramki nie było. W drugiej połowie zespół Hutnika naprawdę dużo napsuł nam krwi i bardzo miał kilka sytuacji, których mógł wykorzystać i tu ponownie dobrze bronił Jakub de Klerk. Wcześniej w Rywalu obronił rzut karny przy stanie 0-0, także postawa tego naszego młodego bramkarza zadawala. No właśnie, a że pan też był bramkarzem, no to chyba najbardziej właśnie tę pozycję pan obserwuje. Znaczy obserwuję tą pozycję, ale interesuje mnie cały zespół i to, jak ten zespół funkcjonuje. Jest nowy trener i patrzymy, jak to wszystko poukładał. Wiadomo, że od zespołu po spadku odeszło 10 nowych zawodników, doszło 4-5 nowych. Dzisiaj udało nam się pozyskać, jeżeli już mówimy o bramkarzu, udało nam się pozyskać Andrzeja Artyma, to jest bramkarz z Ukrainy. Zagrobiznes, Wołoczysk, wcześniej grał w Karpatach Lwów, ma 3 mecze w ekstraklasie ukraińskiej.
Także zapowiada się ciekawa rywalizacja na pozycji naszego tutaj bramkarza. Ale mówię, tutaj Hutnik napsuł nam krwi trochę. Kiedy strzeliśmy bramkę, wydawało się, że zawsze po bramce idziemy za ciosem, a Hutnik potrafił się odgryźć. Strzelił bramkę na 1-1, znowu jakiś niepokój wstąpił, ale na szczęście drużyna się szybko zebrała, bardzo szybko padła bramka na 2-1 i chyba ta bramka już podcięła skrzydła Hutnikowi, gdyż później szybko zdobyliśmy trzecią i czwartą. Na czwartą na samym końcu, ale jakby tą bramką podkreśliliśmy naszą dominację w tym meczu, ale było naprawdę ciężko i muszę pochwalić zespół Hutnika, bo zrobił naprawdę dobre wrażenie. Z uwagą oglądał Pan skróty, widział Pan na pewno mecz Wieży Postomino Kluczewia Stargard 2-2. No, Kluczewia Stargard wymieniana w roli kandydatów do awansu. Z Wami będą grali właśnie Kluczewia Stargard 17 września właśnie na Stadionie Bałtyku Koszalin. Zaskakujący dla Pana ten wynik 2-2 i remis w Postominie? Znaczy, jak wcześniej mówiłem, obserwowaliśmy wyniki czwartej ligi, będąc w trzeciej lidze i wiemy, że Wieża jest silną drużyną i bardzo groźną na swoim boisku. Po cichu liczyliśmy, że Kluczewia, którą obok Floty Świnoujście uważamy za najgroźniejszego naszego rywala, może się potknąć. A nie powiem, że się cieszymy, bo patrzymy na siebie, ale strata 2 punktów przez Kluczewie jest na pewno przez nich bolesna, bo rozmawialiśmy jeszcze z działaczami i trenerem Kapuścińskim, kiedy obydwa te zespoły spadały z trzeciej ligi. Nie ukrywam, że Kluczewia wszystko trzymała kciuki za nas, żebyśmy nie spadli. Niestety stało się jak stało, zabrakło 1 punktu i spadliśmy i teraz musimy razem rywalizować, żeby do tej trzeciej ligi powrócić. Oczywiście jest Flota, no jest Iskierka. Ja jestem pod wrażeniem gry Iskierki. Oglądałem program ostatnio tu z trenerem Iskierki i uważam, że to taki czarny koń, ale ta nazwa tak klubu, taka Iskierka, to pasuje do takiego czarnego konia. Oczywiście nie obrażając tego klubu, ale uważam, że ten zespół jest groźny, a po tych 2 meczach, które zagramy w ciągu teraz 4 dni, właśnie za 10 dni jedziemy do Szczecina, do Iskierki i będzie to na pewno bardzo trudny przeciwnik przed meczem z Kluczewią. No właśnie, spoglądamy sobie na terminarz i będziecie grali już jutro w środę z Mechanikiem Bobolice, później MKP Szczecinek, który przegrał z Flotą Świnoujście aż 7-1, dalej właśnie Iskierka Szczecin, no i Kluczewia Stargard. W Mechaniku Bobolice gra zawodnik znany, który był naszym gościem w pierwszej kolejce, Karol Jabłoński. Plotki chodziły takie, że Bałtyk chciał go do siebie ściągnąć. Jaka jest prawda? Co nam może Pan powiedzieć o tym? No to nie plotki. My w każdej przerwie, jaka była, kiedy byliśmy w trzeciej lidze, rozmawialiśmy z Karolem, że przyszedł do nas. W pewnym okresie było już blisko, że uda nam się przekonać go, żeby zawitał do naszego klubu, ale jednak sprawy biznesowe i sprawy, jakie go łączą z Bobolicami, stanęły na przeszkodzie. Po prostu nie może się na stałe przenieść do Koszalina, dojeżdżać, tam jest 40 ponad kilometrów z Bobolic, jest jakiś problem. Jesteśmy pod wrażeniem gry i skuteczności tego zawodnika i na pewno będziemy robić kolejne starania, żeby w którymś momencie nam pomógł, może pierwsze jeszcze zimą, kiedy będzie kolejne okno transferowe, bo to zamyka się już jutro i pewnie już żadnych tutaj transferów takich nie zrobimy, ale jest to zawodnik, który jeżeli będziemy w czołówce, a wierzę, że tak będzie na koniec rundy jesiennej, to na pewno ten zespół będziemy wzmacniać kilkoma zawodnikami przed wiosenną batalią i Karol jest ciągle w kręgu naszego zainteresowania. No to zobaczmy, proszę Państwa, jak wygląda ta czołówka tabeli. Zobaczymy listę strzelców także. No i kolejne 2 kolejki, bo już jutro 5. kolejka, a 6. kolejka podczas kolejnego weekendu. Właśnie zobaczmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o tabelę. Na 1. miejscu Bałtyk Koszalin z kompletem zwycięstw. No i już nie ma tego zera z tyłu, jeśli chodzi o stracone bramki, bo tą 1 bramkę stracili właśnie Koszalinianie teraz w meczu z Hutnikiem Szczecin.
Z kompletem zwycięstw jeszcze Flota Świnoujście i Iskierka Szczecin. Kluczewia po ostatnim remisie z Wieżą 2-2, 10 punktów na koncie, ale nadal bez żadnej porażki. Bez porażki także Rasel Dygowo, który na 5. miejscu, 2 zwycięstwa, 2 remisy. Dalej jeszcze Orzeł Wałcz, Gwardia Koszalin, Wieża Postomino i Dąb Dębno, który z Iskierką Szczecin przegrał do zera. No właśnie, w ostatnim programie trener Arkadiusz Jarymowicz powiedział o tym, że chciałby, żeby jego drużyna zagrała na zero z tyłu, no i to się udało. Serdecznie pozdrawiamy trenera Arkadiusza Jarymowicza. Druga część tabeli, otwierają Hutnik Szczecin, jedno zwycięstwo, jeden remis i 2 porażki. Mechanik Bobolistce na 11. miejscu. Błękitni Stargard dzięki właśnie temu zwycięstwu z Nadgwardią Koszalin, która zmaga się dalej z brakami kadrowymi, co jest widoczne, no bo Gwardia teraz na 7. miejscu, po tym zwycięstwie 4-1 awansowała o kilka oczek do góry. No i 14. miejsce, 15. to są te miejsca barażowe, Wybrzeże Rywalskie Rewal po zwycięstwie nad Gawią Choszcz. No pierwszy raz w tym sezonie zaznało Wybrzeże smaku zwycięstwa. Chemik również 2-1 z ciężkim przeciwnikiem Białymi Sądów, którzy trochę zaskakująco na 17. miejscu, no i na 18. Olimp Gościno. Tak wygląda tabela po 4 kolejkach. To wszystko oczywiście będzie się jeszcze zmieniało, bo tych kolejek jeszcze przed nami troszkę, aż gramy do 19 listopada, wtedy ostatnia kolejka. Klasyfikacja strzelców, 5 bramek Fabian Słowiński, Jakub Pożyczka, Kacper Dudek i Radosław Mikołajczyk, po 4 Adrian Cybula, Dawid Grucha-Węsierski, Jakub Kuzio i Karol Jabłoński z Mechanika Bobolice i po 3 zawodnicy, których Państwo widzicie tutaj właśnie na ekranie, m.in. Bartosz Stadnik, Krzysztof Filipowicz, który też nastrzelał w poprzednim sezonie bardzo dużo bramek dla Dębu Dębno. No i zobaczmy Państwo na 5. kolejkę spotkań, która w środę 31 sierpnia. A tutaj Wybrzeże Rywalskie zagra z Chemikiem Police, Biali Sądów Błękitni 2 Stargard, Kluczewia z Dębem Dębno, Rasel Dygowo Wieża Postomino. To będzie bardzo, bardzo ciekawy mecz. Rasel na 5. miejscu, Wieża na 9. Gwardia Koszalin Olimp Gościno, też niedaleki wyjazd. Jeśli chodzi o Olimp Gościno, no i Bałtyk Koszalin, wyjazd do Bobolic. Iskierka Szczecin, Flota Świnoujście, no i to też będzie ten hit tej kolejki. Zagra druga drużyna z trzecią, obie drużyny mają komplet zwycięstw, także no tutaj wszystko się rozstrzygnie. Zobaczymy, czy będzie remis, porażka, no i kto zwycięsko albo... Jeśli będzie remis, no to podzielą się te dwa zespoły punktami. 6. kolejka spotkań, Bałtyk Koszalin, MKP Szczecinek. I właśnie, zanim zacznę wymieniać te mecze, jak to będzie wyglądało, 6. kolejka 3 i 4 września. Już wchodzimy w kolejny miesiąc, jesień coraz bliżej, ale nadal temperatury na pewno będą tutaj pozwalały wygrywać, rozgrywać te spotkania. Kolejka 6 będzie podczas weekendu, który odbędzie się zaraz po tej kolejce środowej. No i tutaj Bałtyk Koszalin, MKP Szczecinek, o tym przeciwniku mówiliśmy, który będzie za 2 kolejki przeciwnikiem Bałtyku Koszalin. Flota Świnoujście, Kluczewia Stargard. No to jest ewidentnie hit kolejki, 6. kolejki, która odbędzie się w kolejny weekend. Dwie drużyny, które rozmawialiśmy też o tym, że są stawiane w roli faworytów, są stawiane w roli tych drużyn, które powalczą na pewno o awans. Ja wracam do mojego gościa, którym jest Dariusz Płaczkiewicz, prezes Bałtyku Koszalin. No właśnie, prezesie, o tym powiedzieliśmy. Te trzy drużyny są stawiane w roli faworyta, ale tych ciężkich, trudnych meczów nie zabraknie. Tak jak choćby Wieża Postomino, czy właśnie Iskierka Szczecin, która jest teraz na 3. miejscu. No a jeśli chodzi o poziom sportowy, to jak by Pan to ocenił w tym sezonie? Jesteśmy dopiero po 4. kolejce i ciężko tutaj jeszcze tak w pełni wyrokować. Powiem, że jak graliśmy w trzeciej lidze i graliśmy mecze sparingowe, a w związku z tym, że w naszym regionie było wtedy bardzo dużo zespołów czwartoligowych, to te sparingi graliśmy i wydawało nam się, że jest bardzo duża różnica między trzecią a czwartą ligą.
akurat te zespoły, które były w naszym regionie z czwartej ligi, gremialnie spadły, bo i Darłowo, już ciężko nawet ich wymieniać, tak? Bo i Manowo, tam jest cała Karlino, no tam tych Wyszewo, tych zespołów nas spadało z naszego regionu bardzo dużo. Wydaje mi się, że ten poziom jest na tyle silny, że każdy mecz trzeba podejść bardzo poważnie i bardzo ostrożnie. Jak mówiłem już dzisiaj, po tych wygranych 6-0 i 10-0 wydawało nam się, że to będzie łatwiej, ale naszym trenerem jest Łukasz Korszański, który w poprzedniej rundzie prowadził Rasela Dygowo i utrzymał ten zespół i cały czas nas tu ostrzega i mnie jako prezesa, że ta czwarta liga to nie będzie taki spacerek, że na pewno te mecze na wyjeździe będą trudne i spodziewamy się też trudnego meczu z Beniaminkiem teraz w Bobolicach. Drużyna mechanika, wiem jaki tam jest klimat, jaka tam jest atmosfera, jak ludzie przyjdą po mnie, jakieś niespodzianki dla nich przyjazd z Bałtyku Koszalin, to jest, nie wiem, może nie wiem jak z Gwardią żyją, ale na pewno przyjazd z Bałtyku to jest dla nich święta rzecz, żeby zrobić niespodziankę i żeby przynajmniej punkt nam urwać, ale no, my sobie na to nie możemy pozwolić i liczę, że nasz trener i moi zawodnicy o tym dobrze wiedzą, że interesuje nas tylko w tym meczu komplet punktów. No właśnie, trener Łukasz Korszański w poprzednim sezonie Rasel Dygowo osiągnął ten cel z klubem z Dygowa, czyli jakim było utrzymanie. Ale z tym też się wiąże to, że wielu zawodników z Akademii Bałtyku Koszalin właśnie występowało w poprzednim sezonie w Raselu Dygowo, którzy byli wypożyczeni z Bałtyku Koszalin. No tak, nie ukrywam, że nasz zespół juniorów starszych co roku i tak samo będzie w tym sezonie, gdyż oni dopiero zaczynają w połowie września, bo mają te mecze poprzekładane, kilka zespołów się wycofało. Głównym celem jest awans do makroregionu, a zawsze po rundzie jesiennej dwa najlepsze zespoły do makroregionu awansują. Doszło do jakiegoś cudu piłkarskiego w ubiegłym sezonie. Nasz zespół zanotował tylko 3 remisy, stracił tylko 6 bramek bodajże albo 5 i zajął 3. miejsce. Nie udało im się awansować do makroregionu, a to był, uważam, od kilku lat najlepszy zespół, jaki mieliśmy w juniorach. I nie wiedzieliśmy, co robić, bo szkoda było tych chłopców, żeby zostali jeszcze na pół roku w lidze wojewódzkiej. I tutaj trener Korszański przekonał nas, że jeżeli przekażemy ich jakby falą, grupą całą do czwartej ligi, to z korzyścią będzie dla rozwoju tych chłopców. Taką decyzję podjęli. 8 zawodników trafiło do Rasela Dygowo. 5 praktycznie grało non-stop w tej drużynie. Wygrali Puchar Polski z Gwardią, bo na naszym boisku to się odbywało, aeroboisku sztucznym. Później sobie utrzymali tą ligę. Chwała za to, że tak dzielnie pomogli Raselowi Dygowo w utrzymaniu. A przy okazji, jako że grali to juniorzy i to byli chłopcy z rocznika 2-4, czy jakby ten młodszy rocznik juniora, to jeszcze Rasel Dygowo skorzystał na pro junior, bo grając z tymi młodymi chłopakami jeszcze na tym skorzystali. Także myślę, że ta współpraca tutaj z Dygowem przy tylu zespołach, które spadły, będzie się dalej dobrze rozwijać. Wiemy, jak trudny teren jest w Dygowie. Byliśmy na meczu Dygowo-Gwardia w pierwszej kolejce i naprawdę teren w Dygowie jest bardzo trudny i na pewno tam trzeba się spodziewać niespodzianek i trudnego meczu. Tak samo jak mówiłem w Postominie, wciąż jestem pod tym wrażeniem iskierki i myślę, że ten wyjazd będzie bardzo trudny, a oczywiście nie ma co wspominać w ogóle o meczach z Kluczewią i z Flotą, bo to jest klucz do awansu, chociaż jak to się mówi, awans wywalcza się w całym sezonie, a nie w jednym meczu, także my jesteśmy pomni tego, że po prostu nie można gubić punktów, trzeba punkty zbierać, bo wtedy nawet jeżeli w meczu bezpośrednim z Kluczewią czy z Flotą coś się powinie, to i tak liczy się cały dorobek, a po prostu trzeba brać wszystko po 3 punkty, co tydzień dodawać 3 punkty, bo taki jest cel i takie są możliwości tego zespołu, który stworzyliśmy i takie warunki, jakie stworzyliśmy im. Po prostu uważam, że na poziom czwartoligowy mamy prawo tego od nich wymagać. Panie prezesie, trochę cofniemy się w czasie. Przeczytam taki wstęp do artykułu, który znalazłem
na stronie Polskiego Radia Koszalin. 16 września 1992 roku to wyjątkowa data w historii polskiej i koszalińskiej piłki nożnej. Mieć Legnica, w której wówczas występował obecny dyrektor sportowy Bałtyku Koszalin Dariusz Płaczkiewicz, mierzyła się w Lubinie na stadionie Zagłębia w 1/16 finału Pucharu Zdobywców Pucharu, sprowadzonym przez Arsène Wengera AS Monaco. W szeregach francuskiej drużyny grało bardzo dużo gwiazd, m.in. Jürgen Klinsmann, mistrz świata z 90 roku i późniejszy mistrz 96 roku, a także Lilian Thuram, późniejszy mistrz świata z 98 roku i Europy z 2000 roku. No a jeśli chodzi o Miedź Legnica, no to wtedy występował pan właśnie w tym zespole. Zdobyliście Puchar Polski jako drużyna spoza najwyższej ligi. No i jak jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy, nadal do tej pory Miedź Legnica z tamtego sezonu z panem w składzie jest jedyną drużyną spoza Ekstraklasy, która Puchar Krajowy zdobyła właśnie w Polsce. Znaczy jesteśmy ostatnią drużyną spoza Ekstraklasy, która zdobyła, mija 30 lat. Ostatnią, bo ja powiedziałem pierwszą. No... Jedyną, ale tak, no, tak. Mija 30 lat i nikomu innemu spoza Ekstraklasy, aktualnie grającej w Ekstraklasie, nie udało się tego Pucharu zdobyć. Ale oczywiście to najmilsze, co można być, cofnąć się do meczu finałowego Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze na stadionie Legii, gdzie wygrywamy po rzutach karnych z Górnikiem Zabrze. Później losowanie, wylosowaliśmy AS Monaco. AS Monaco w maju, jakby dwa miesiące wcześniej, grało w finale Pucharu Zdobywców Pucharu z Werderem Brema, czyli byli już na samym topie, przegrali ten finał. No i trafiliśmy na wyjazd do Monaco. To rok 92, niedługo po zmianach ustrojowych w naszym kraju. Znaleźliśmy się klub spoza Ekstraklasy, Polski w zupełnie innym świecie. Pobyt w Monte Carlo przez 4 dni, bo tam jeszcze było, że na prośbę Kanału Plus został zmieniony gospodarz i Kanał Plus i klub AS Monaco pokrywały cały nasz pobyt, także byliśmy tam aż 4 doby. To było coś pięknego. Oczywiście, 5-gwiazdkowym hotelu w Monte Carlo. Tak, Monte Carlo, dokładnie. Monte Carlo. Wizyta w najważniejszym kasynie. No po prostu naprawdę tam gospodarze zorganizowali nam ten. Bo przypomnę, że w pierwszym meczu przegraliśmy tylko 0-1 i w tym meczu w pierwszym 0-1 z AS Monaco udało mi się w końcówce jeszcze obronić rzut karny Jurgena Klinsmana. Także naprawdę byliśmy tak już podbudowani, bo my już byliśmy wygrani po tym pierwszym meczu, kiedy przegraliśmy tylko 1-0. Oczywiście, kiedy tam pojechaliśmy, dzień wcześniej oglądaliśmy mecz drużyny bułgarskiej z Bordeaux bodajże i przegrali 5-0. I tak oglądając ten mecz mówiliśmy, jutro nasza kolej. No ale tak wyszliśmy na ten stadion i dokonał się jakiś cud piłkarski, bo zremisowaliśmy ten mecz 0-0, bo ja mówię, że karnego Klinsmanowi to może każdy obronić, bo jak stanie do bramki i gdzieś zostanie trafiony, to tego karnego mu się zapisze, że obronił. Ale 180 minut grać przeciwko trzem mistrzom świata, przeciwko Klinsmannowi, przeciwko Rui Baroszowi, to był wtedy jeden z najlepszych piłkarzy w Europie, Portugalczyk, i wpuścić tylko jedną bramkę, no to dla mnie była wielka satysfakcja i wielka radość. I powiem panu, że jak tam byliśmy 4 doby w tym hotelu 5-gwiazdkowym, jak pan powiedział, to na początku traktowali nas, przyjechali. Gdzieś tam z Polski. Przyjechali gdzieś tam z Polski, wszystko mają opłacone, za nic nie płacą, bo za wszystko zapłaciło Monaco, ale kiedy wróciliśmy ze stadionu, a mecz było o 21:00, czyli wróciliśmy po północy do hotelu, to dyrektor hotelu nas witał szampanem z szampanii. Całkowicie zmieniła się wobec nas stosunek, nastawienie kelnerów, wszystkiego. Po prostu to był wielki szacun, jaki nam okazali. Kawał historii. Miłej, bardzo, bardzo miłej. No to co, proszę Państwa, przejdziemy teraz do przeglądu mediów, a tam też niespodzianka z prezesem Dariuszem Płaczkiewiczem w roli głównej. Ale zaczniemy od Orła Wałcz. A Orze Wałcz promuje akcję Zabierz dziecko na mecz. W sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Dla wszystkich dzieci, które przyjdą na sobotni mecz Orła, czeka niespodzianka w postaci darmowej waty cukrowej i popcornu. Chodzi oczywiście o miniony mecz Orła Wałcz z Mechanikiem Bobolice. 1-1. W taki sposób działacze zachęcają tutaj przyjście, odwiedzenie stadionu. Także serdecznie gratulujemy pomysłu. MKS Flota, tutaj Damian strzela dla wojewódzkich oldboyów. To sobie Państwo możecie zobaczyć skrót meczu oldboyów pomiędzy drużyną ze Szczecina a drużyną z Koszalina.
No i dwie bramki. Kto? Damian Staniszewski, popularny w Świnoujściu brylant, także również serdecznie gratulujemy. No i właśnie to, o czym wspomniałem, zatrzymamy się trochę przy tym zdjęciu. No, panie prezesie, proszę opowiedzieć. Aha, jeszcze gdzie ja znalazłem to zdjęcie? Wpisałem sobie Dariusz Płaczkiewicz, wchodzę na obrazy Google, a tam patrzę coś takiego. No i to akurat był artykuł Weszło, gdzie był ranking najbrzydszych strojów. Czy on był taki brzydki naprawdę? Znaczy jak na niego tak patrzę, to ja pamiętam ten strój. Co prawda trochę strojów przeżyłem i trochę strojów pozmieniałem, bo grałem długo w tą piłkę do 35 roku życia, 34 roku życia. Ja pamiętam tą koszulkę i pamiętam, ona jeszcze ma coś takiego, czego tu nie widać, ona była bez numeru. Ja się w ogóle dziwię, że wydaje mi się, że to jest nie do pomyślenia w tej chwili, żeby w ekstraklasie zawodnik mógł wyjść nie mając numeru z tyłu. Ale ta koszulka, jeżeli nie jest najpiękniejsza, ale była bardzo szczęśliwa. Ja pamiętam, że kilka meczów, a miałem 3 serie w ekstraklasie po 4 mecze bez porażki, czyli tam powiedzmy, że te 360 minut gdzieś tam się zbierało, plus jakiś tam, aż mi strzelili, czyli do 400 minut dwukrotnie dochodziłem, nie udało mi się nigdy 5 meczów pod rząd zaliczyć na zero, ale to właśnie z tą koszulką i w tej koszulce, i ta koszulka była bardzo szczęśliwa, to jest koszulka już kiedy byłem w barwach Sokoła Pniewy, zresztą tam jest trybuna i trybuna jest Pniew, to jest na pewno na boisku Sokoła Pniewy. Tak. No i dobra, i ostatni slajd. Teraz szybki debiut. Kacper odmienił oblicze meczu. Kacper Kozłowski, 18-letni wychowanek Bałtyku Koszalin, wypożyczony z Brighton, zadebiutował w barwach Vitesse. Po zaledwie 2 treningach pojawił się na boisku swojej nowej drużyny w 55 minucie, kiedy Vitesse przegrywało 0-2 z Walwik. Mecz zakończył się remisem 2-2, a w końcówce to drużyna z Arnhem miała okazję, aby ten mecz wygrać. Brawo, Kacper, wierzymy, że pobyt w Holandii bardzo pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój Twojego talentu. Wszyscy sympatycy naszego klubu trzymamy za Ciebie kciuki. Powodzenia, pisze Bałtyk Koszalin na swoim Facebooku. No właśnie, prezesie, wielka duma chyba z Kacpra Kozłowskiego w całym klubie, prawda? No cóż mogę powiedzieć, czekaliśmy na transfer Kacpra, kiedy widzieliśmy, że jego rozwój talentu w Pogoni przebiega tak jak planowaliśmy, albo jeszcze lepiej i wszyscy wiedzieliśmy, że ten moment nadejdzie. Też wiedzieliśmy, że to będzie moment w związku z umową, jaką mieliśmy z Pogonią Szczecin i to wielki szacunek dla klubu Dumy Pomorza, że idealnie się z tych zobowiązań, jakie między nami były zawarte, wywiązuje i tu dziękujemy bardzo całemu zarządowi Pogoni Szczecin za profesjonalne podejście do tematu. Oczywiście jesteśmy bardzo dumni z Kacpra, bo oczywiście oprócz finansów najważniejsza jest gra i jest to, co osiągnie. Naszym pierwszym wychowankiem, który grał w reprezentacji Polski, był Sebastian Mila i Sebastian teraz pełni już rolę jakby tutaj komentatora piłkarskiego w telewizji. Osiągnął bardzo dużo Sebastian, teraz mamy Kacpra Kozłowskiego. Jesteśmy bardzo dumni z Kacpra, jesteśmy bardzo, bardzo spragnieni tego, żeby w tym Vitesse pokazał swoją klasę. Ma dopiero 18 lat, jest dużo głosów, że zmarnował pół roku w Belgii. Pamiętamy, że zespół z Belgii do ostatniej kolejki walczył o mistrza Belgii, ostatecznie zajął drugie miejsce. I to był chłopak 18-letni, wtedy jeszcze niespełna 18-letni i naprawdę ciężko w zespole walczącym o awans, raptownie chłopak przychodzi z Polski, żeby był tam priorytetem, gdzie trener w ogóle miał swoich zaufanych, doświadczonych zawodników i o tego mistrza Belgii walczył. Wierzymy, że Kacper osiągnie bardzo dużo, bo to jest bardzo duży talent. Ma w sobie coś, czego naprawdę, z czym trzeba się urodzić i czego nawet nie można wyszkolić. I mam nadzieję, że wszyscy będziemy dumni jeszcze z Kacpra jako tutaj środowisko Bałtyku Koszalin, ale w całej Polsce mam nadzieję, że to będzie kiedyś czołowy zawodnik reprezentacji Polski. I oczywiście bardzo wierzymy w Kacpra, a to, że nasz klub znalazł się dzięki temu transferowi w zupełnie innym świecie i w innej jakby otoczce i innych możliwościach, no to tylko dziękować, jak mówię, naszym trenerom, którzy potrafili doszlifować ten talent na początku, czy oszlifować, bo doszlifowali go już w Akademii tutaj Pogoni Szczecin. No właśnie, a z transferem Kacpra Kozłowskiego wiąże się też
jak twierdzi zarząd Pogoni, jak podali informacje do mediów, największy w historii transfer. No i część z tych pieniędzy także będzie w klubie Bałtyk Koszalin. Pozwoli to na zbudowanie takiej przewagi na przestrzeni kilku lat? Na pewno znaleźliśmy się w sytuacji całkowitej stabilizacji finansowej i nie mamy tutaj jakby problemów finansowych. Mam nadzieję, że ja jako nowy prezes klubu nie będę korzystał tylko z tych środków, które spływają nam z transferu Kacpra Kozłowskiego. Na szczęście też właśnie akurat wpłynęły pieniądze z Brighton, z tego funduszu solidarnościowego i te procenty jakieś również z tego tytułu będą się gdzieś za Kacprem jeszcze ciągły z każdego innego ewentualnego transferu. Mam nadzieję, że transfery będą jeszcze bardziej milionowe niż ten z Pogoni Szczecin. Ale wracając do pytania, nie jesteśmy nastawieni na to, żeby żyć tylko z konsumpcji tych środków, które wpływają nam od Pogoni za transfer Kacpra Kozłowskiego. Wiadomo, że miasto Koszalin nie jest w tej chwili jakimś mocarzem finansowym. Są kłopoty jak w każdym mieście, tym bardziej w tych czasach, jakie idą. I na sport nie są przekazywane jakieś wielkie środki, ale dziękujemy prezydentowi miasta za to, co daje. Postanowiłem jako nowy prezes i mój zarząd, który stworzyliśmy nowy, próbować stworzyć coś w rodzaju klubu biznesu na wzór Chojniczanki Chojnice. I dziękuję wszystkim, którzy na razie, powiedzmy, że trwa to cała akcja około 3 tygodni. Mamy w tej chwili ponad 20 różnych instytucji i firm, które wstąpiły do tego klubu biznesu, a mam nadzieję, że to jest dopiero początek, jeżeli stworzymy wokół siebie grupę 50-70 firm, które będą nas wspierać różnymi kwotami, także będzie to na pewno plus to, co możemy brać z kubki Kacpra, to będzie naprawdę dobrze. Ja nie chcę ani mój zarząd przejeść pieniędzy z Kacpra Kozłowskiego w ciągu tej jednej kadencji, za 4 lata powiedzieć, dobra, to my dziękujemy, bo się pobawiliśmy, bo sobie pożyliśmy te 4 lata. Obiecałem, że awansujemy do trzeciej ligi i zrobię wszystko, żeby trzeciej ligi awansowali jeszcze w tym sezonie, a w tej kadencji 4-letniej chciałbym powalczyć o drugą ligę. Jeżeli to jest możliwe, to no, ja nie mówię, że awansujemy, ale chcielibyśmy być takim zespołem trzecioligowym, który w którymś sezonie w ciągu tych 4 lat będzie walczył o drugą ligę. Panie prezesie, no i na koniec jeszcze chciałem zapytać o akcję Stadion dla Koszalina. Widzieliśmy na pasku podczas skrótów właśnie taką zachętę do naszych widzów, żeby wchodzili na stronę www.stadiondlakoszalina.pl. Powiedzmy coś więcej o tej akcji, no i dlaczego warto tą petycję podpisać. No, akcja idealnie zbiegła się z wyborami moimi tutaj, czy prezesa Bałtyku Koszalin. Zostałem jakby z racji funkcji, jaką pełnię, wciągnięty w tą akcję, którą propaguje prezydent miasta Koszalina. Razem z prezesem Gwardii Jarosławem Burzakiem oczywiście popieramy tą inicjatywę. Mimo to, że w planach jest nawet, że ten nowy stadion jakby powstanie miejsce starego na Gwardii Koszalin, I ktoś mógłby powiedzieć, że tam Bałtyk popiera budowę stadionu Gwardii i nazywamy to stadionem miejskim, siedzibą tam, gdzie jest, tam jest. Uważam, że jeżeli to, co mówiłem, że będziemy walczyć o drugą ligę albo tą drugą ligę może w ciągu tych 4 lat tej kadencji udałoby się wywalczyć, no to taki nowy stadion byłby przydatny i na pewno swoje mecze wtedy ten zespół rozgrywałby na tym nowym stadionie miejskim, także obyma rękami podpisujemy się za petycją i oby tylko ten stadion naprawdę dożył czasów, że będzie realizowana ta inwestycja i że będzie zbudowany, no bo to, co widzimy na ulicy Fałata w tej chwili, to naprawdę chyba, nie obrażając oczywiście Gwardii Koszalin, bo nie chcę tutaj być jako lokalny rywal i sam byłem kiedyś dyrektorem Gwardii Koszalin, grałem w Gwardii Koszalin, ale ten stadion to naprawdę chyba jest w tej chwili jednym z najbrzydszych stadionów w całej Polsce. No, jeśli chodzi o naszą czwartą ligę, no to jest tych obiektów sporo, tych, które robią wrażenie. No a tutaj akurat stadion Bałtyku Koszalin.
A nasz stadion akurat nie należy do brzydkich, jest w centrum miasta, jest w parku, jest usytuowany naprawdę bardzo fajnie. Mamy, może już nie nowy, bo jak zaczynałem pracę dyrektora, to zostało oddane ten budynek klubowy razem z euroboiskiem, ale to jest kilkunastoletni obiekt, naprawdę uważam, że jest bardzo dobrą płytą, z bardzo dobrym zarządzaniem przez Zarząd Obiektów Sportowych, bo wiem, że różne są głosy, ale akurat Zarząd Obiektów Sportowych i pracownicy są na ZOS Bałtyk, oddają całe serce, żeby to boisko i ten obiekt wyglądał jak najlepiej. Baliśmy się trochę stadionów czwartoligowych, nie ukrywam, bo nasz zespół preferuje grę piłką i jest techniczny, ale pod wrażeniem jesteśmy obiektów, które pokazujecie i które widzimy. Byliśmy co prawda do tej pory raz w Rewalu, ale tam było naprawdę, boisko było idealne, atmosfera była idealna i Rywal wtedy był dobry w tym Rywalu, bo mieli 0 punktów i myślę, że ten zespół szybko będzie się piął w górę tabeli. To nie pierwsza taka opinia, trener Radiusz Jarymowicz też o tym mówił. Szanowni Państwo, będziemy już się z Państwem żegnać. Moim gościem był prezes Dariusz Płaczkiewicz z Bałtyku Koszalin. Dziękuję Państwu za miło spędzony czas tutaj. Mam nadzieję, że zapraszam wszystkich do Koszalina, którzy chcą pomóc naszemu klubowi, o kontakt ze mną poprzez klub, poprzez maila. Bałtyk Koszalin otwiera się naprawdę na wszystkich w Koszalinie. Chcemy być klubem rodzinnym, chcemy być klubem otwartym, chcemy być klubem dla wszystkich i zapraszamy do Bałtyku Koszalin. Idzie nowe w Bałtyku i serdecznie zapraszam, a z tym nowym idą zwycięstwo za zwycięstwem i obyśmy tych zwycięstw mieli ciągle, żeby tych zwycięstw przybywało. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, czwarty odcinek magazynu Kipsa czwartej ligi za nami. Przed nami, tak jak mówiłem, maraton, piąta i szósta kolejka w przeciągu kilku dni. Także zapraszam na kolejny odcinek, który już po następnej kolejce będzie on łączony z tych dwóch kolejek. No i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.